Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w nowieśkiej serii starszej gry, oczywiście Dishonored. Wyszła dwójka już jakieś tam parę dni temu, ale nie grałem w jedynkę. No ale wiecie, żeby zagrać w dwójkę, ja muszę zagrać w jedynkę, także nie pozostanie mi nic więcej jak kliknąć nowa gra. Zostawiłem wszystko na max, mam nadzieję, że powinno być ok. Bo nie jest to chyba zbyt wymagająco, przynajmniej na tamte czasy. Najciemniejszy symbol będzie ledwo widoczny. Ja to zostawię tak jak jest, bo YouTube troszeczkę przyciemnia filmy, także powinno być dobrze. No nie mam wcześniejszych zapisów. Nie odpalałem tego, nie wiem co tu się robi, nie wiem dokładnie jak to jest. Wiem, że to jest takie bardziej stare czasy w trochę steampunkowym stylu. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the Spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Okej, mamy rzekę Wrenhaven. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Okej. Z tego co wiem, ogólnie Dishonored pierwsza, jak i drugi, ona ma taką bardziej komiksową jakby graficzkę. Także nie spodziewam się żadnych wodotrysków, przynajmniej po pierwszej części. Nie wiem jeszcze jak jest drugie, na razie tam gdzieś obejrzałem pierwsze jakieś tam pierwsze pół godziny, że tak powiem, let's playu. Wygląda to fajnie, no. Złóż raport cesarzowy. Rozumiem, że jestem Corvo. Dio wkurnął. Mogę z nim sobie porozmawiać. Mogę porozmawiać z każdym, ale po co? Dobra, ja mam iść tam. Corvo, you're back! Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait! Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. Do you have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Dobrze, pobawmy się z nią, no. Okay, here we go. Chances. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. Wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. Ja się miałem z tą dziewczynką pobawić chowanego, także zejdźmy tam do niej, ona gdzieś tu pobiegła. Mogę sprintować? Mogę. Tak na czuja na razie, wiecie sobie. Nie mam podejść do niej, czy co? Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide.
Naciśnij, aby włączyć tryb składania, a następnie pozostawaj za osłoną, aby zejść z linii widzenia wrogów i uniknąć wykrycia. Podczas składania się odgłosy twoich kroków są stłumione. Aha, spoko. Mogę się schować gdziekolwiek pewnie, nie? Jezu, nie chciałem, dobra. Naciśnij klub. Umożliwia wychylenie się z należników, co pozwoli ci obejrzeć teren przed tobą bez pokazywania się wrogom. No dobra, spoko. No gdzieś tam mnie szuka. Dobra, zdecydowanie mnie nie widzi. Gdzie ona polazła? Bo tam gdzieś pobiegła. No dobra, no chyba mnie nie znajdzie. Dobra. Biegnij za nią, co? No wolnie, biegniesz wolnie ode mnie, Lady Emily. Mała dziewczynka, widziałem, dwójca też jest taka dorosła dosyć. Nie wiem, czy to, nie wiem jeszcze, czy tutaj, wiecie, wpływ fabularny jest taki, że ona sobie urośnie w trakcie tego, czy to tak pomiędzy częściami sobie ona dorasta, nie? Dobra, jest cesarzowa Jasmine. Criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early, full of surprises, as usual. Nie podoba mi się ten koleś, wygląda jak jakiś wampir. Widzę, że tu nie ma takich rzeczy, jak wampiry. It's a fair wind that brings you home to me. Follow me, Captain. What news have you brought? We should leave them alone. Daj list cesarzowej, a no, tylko rozmawiaj. A, dobra. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. What the fuck? Naciśnij, aby zaatakować prawą ręką lub ale to jest prawy klawisz czy lewy, bo nie wiem, czy poświetlony to jest ten, który mam wcisnąć. Aby zaatakować lewą ręką. Aha, czyli rozumiem, że to, co czarne, to jest wciśnięte. O ile masz przygotowaną broń lub moc. O kurwa. Naciśnij przytrzymaj lewy kontrol, aby blokować ataki mieczem. Jeśli idealnie wyczujesz czas bloku, wytracisz wroga z równowagi, co da okazję do przeprowadzenia zabójczego kontrataku. A jak mnie jebnął, halo bombel. Kurwa, giń. Nie wiem, strzeliłem do niego. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her. Corvo! Co tu się od Janie Pawła? Halo, no. Skąd oni się tu wzięli? Dobra, trochę tego nie czaję na razie. Corvo. Find Emily.
protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Czemu my się nie odzwiemy w jakiś sposób? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. No tam my tu jej bronimy, kurna, a tu chuj. Oczywiście nikt nie widział tego, że ktoś tu wpadł, nie? Bo się teleportowali chuj wie skąd. I wszystko kurwa na nas. No wszystko na nas, no. Dobra, kontynuujmy zatem. Takie to typowe. Po prostu wszystko idzie na nas. Cholera jasna, no. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. Yep, that's it. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Dobra, z pasją mogę sobie wchodzić tak po prostu na przedmioty. Nawet, to jest jakiś kibel. Może nie będę na tym lepiej stał, co? Kran, pi. No nie wiem, czy się napiłem, czy nie. Troszeczkę, to jest fajne, nie trzeba trzymać do przodu i on na to wchodzi. To jest po prostu świetne. Mamy chlebek. I wiadomość. Corvo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia, wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić, przyjaciel. Dobra, mamy klucz do celi. No, tu jest ktoś? Ktoś mnie tu będzie tym tego? Się może wiecie, tak trochę w tryb skradania się przetendyguje. Mając miecz w ręku, zabij niczego niespodziewającego się wroga, naciskając prawy przycisk, tak? Nie, lewy przycisk. Kurwa, nie wiem. Lub podejść do niego od tyłu i przytrzymaj lewy kontrol, aby wyeliminować go bez zabijania. Skradanie się i unikanie zabijania ma swoje zalety. Mniej szczurów i płaszków, przyjaźniejsze reakcje niektórych ludzi oraz mniej mroczne zakończenie. Będziemy się starać nie zabijać, oczywiście. Tylko nie wiem, tych dwóch sobie stąd pójdzie, bo raczej jak zacznę tego wciągać, to chyba to zauważą, nie? Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews.
unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the. Nie wiem, rzućmy go gdzieś tutaj może. With 1 week's notice. Nice one. Get a few more before they get you. Mogę pogadać ze Zbirem, ale pierwszy jest Zbira, nie? Dobra, mamy tu drugiego strażnika i tam sobie jeszcze jeden łazi, co? Did you hear Morris was dragged off by the overseers? There's a black magic nonsense. Blow off. Czy on tutaj przylezie? Nie, chyba nie. Ale w każdym razie będę musiał sobie ich jakoś tutaj, że tak powiem, wyeliminować, nie? On się tak odwraca dosyć fajnie. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Maybe wind or something. Dobra, nie do końca tak chciałem. Tam na górze, kurwa, ktoś jeszcze jest. Halo! Kurwa. Czekajcie. Jest tu jakiś punkt kontrolny? No jest. Nie wiem, weźmy ostatni autozapis. Chciałem to całkiem po cichu zrobić, ale on się odwrócił. I to mi nie wyszło. Aha, czyli tu jeszcze raz zabieramy broń. To jeszcze raz będą gadać, gamonie. Tak, tak, gro, wiem. Wybaczcie, że tak zrobiłem, no ale... Naprawdę, chciałbym przynajmniej tą grę zacząć od tego, żeby nie zabijać, nie? Oni się tu teraz fajnie rozstawiają. Dobra, mogę od razu go brać na, żeby nosić, także jest spoko. Nie wiem, tu go zostawię, żeby tamten mi nie gadał. Mamy monety. Ten nie ma nic do ograbienia, niestety. Dobra, ja dalej jestem w trybie składania, nie? Teraz tak. Ten sobie podchodzi tutaj, tak jak on się cofnie, to znaczy jak już będzie, zacznie iść w tamtą stronę, to ja się postaram do tego gościa podejść. Goddammit. On się jednak musi się obrócić. Dobra, ostatnie podejście. Teraz on już poczeka, aż on się odwróci, wtedy go zdejmiemy. Niestety się wiecie, no... Trzeba ich posłuchać i popatrzeć, jak sobie tam chodzą. Bo jeszcze monety leżą, ja ich oczywiście na początku nie zauważyłem, ale to nic. Tak, gro, wiem. Będę lamił w tej grze, na pewno. To już jest pewne, że ja tu będę lamił, bo to jest typowy... Już widzę, że to jest typowa skrobanka. Znaczy, no... Chyba ogólnie tak jest, że to jest składanka, także no, w tym nie będę mistrzem. Dobra, i oni się tutaj teraz tak ładnie pyk. A ten pierwszy koleś do zdjęcia to jest po prostu pikuś, że tak powiem, a wrzucę go do celi tym razem. Mogę go puścić, a mogę go rzucić. Tak chamsko. Jest tu coś w tej celi ciekawego? Nie, to jest ta cela, w której ja byłem. Tu już nic nie znajdę, jest szczur. Chyba nie mogę szczura zabić, niestety. No, tu fajnie, że tam coś sobie gadają między sobą te ludzie, nie?
Okej, ten się zaraz powinien odwrócić. No, dokładnie. Mam nadzieję, że ten z tyłu mnie nie zauważy. Pięknie. Drugi tutaj. Czy ja mogę robić quick save'y? Mogę. Świetnie. No, bo tamtego jeszcze sobie nie ograbiłem. To sobie jeszcze przejdziemy się i ograbimy tam. Czy to się ograbia automatycznie? Jak go od razu bierzemy do noszenia? Nie wiem. Aha, dobra. Jak... Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with one week's notice. Czyli automatycznie ich ograbiam, jak ich przenoszę. No spoko. To ma nawet jakiś sens, nie? Zlewający eliksir. O, pistolet. Aha, tego nie mogę sobie brać, co? Rozumiem, że tych broni też chyba nie mogę sobie schować w jakiś sposób. Czy mogę? Aha. Dobra, mam pociski tylko do pistoletu różne. Co oznacza, że może być wprowadzony jakiś motyw, że na przykład taki typ amunicji zabija tylko takiego wroga, nie? Wespnij się tutaj. O, fajnie, że on w kucki pozostaje. Puszka o śluzy w zalewie. A pojemy sobie, a co? The Hound Pits. Spoko. Więcej pistoletów, ale to mi chyba tylko amunicję daje. No, no to tych mieczy nie mogę ruszać. Ale się nawpierdolałem. Ja nie wiem, hajs. Za hajs pewnie... pewnie będzie można... Ten pewnie tylko tak stoi, co? Okej. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew. Poczekajcie sekundę. Dobra, okej. Ja sobie może od razu, wiecie co, wezmę sobie tak, zapiszę tak na porządnie, nie? Jak to niektórzy mawiają. Tego bąbla nie wiem, czy mógł zostawić tu. Może przenieśmy go gdzieś tutaj, sobie go rzućmy. Dobra, położyłem go tak w miarę delikatnie. Zamknijmy te drzwi. Czy tu coś będzie? Są schody, ale mam iść tam. Zapewne musiałem zdobyć tego. On tu stał i się patrzył, jak ja przychodziłem, czy go tu nie było? To jest pytanie. Fajne jest to, że trzeba otwórz zamek najpierw kliknąć, a później... Później dopiero otworzyć sobie, wiecie, kratę, nie? Dobra, mamy jakieś monety. Chciałbym chociaż ten pierwszy etap przejść w pierwszym odcinku. Znaczy, tak mi się wydaje, że gra jest podzielona na etapy. Dobra, tu sobie jakiś guardian łazi. No akurat jest ładnie, pięknie odwrócony do nas, nie? Jezu, nie spadł na dół. Wspaniale. Może oni mogliby przestać, że kurwa są zamknięte izolatki czy coś, bo... Strasznie mnie wkurwia, coś zaczyna gadać w grze, a ja automatycznie się zamykam, nie? Już tak jakieś takie przyzwyczajenie mam chore od tego YouTube'a. Dobra, wygląda, że tu nikogo nie ma.
To jest gdzieś jest bomba zegarowa, tak? Raport, ale czekajcie, ja sobie najpierw zbiorę monety. Dobra, monety. Odtwarzacz audiografów. Raport oficera dyżurnego przesłuchanie Corvo. Corvo Attano, uprzednio cesarskie obrońca, zostanie podane przesłuchanie. Jest to sprawa najwyższej wagi. Lord Regent i Nadre Winterkamp Bell będą osobiście zadawać pytania. Wykonujcie ich polecenia bez wahania i trzymajcie pod kontrolą oprawcę. Jeśli Corvo umrze w jego rękach, zamiast doczekać publicznej egzekucji, której chce Lord Regent, to wasza głowa potoczy się następna. Aha. Dobra, czy tu nikogo nie ma? Przeczytaj sam uczet dziennika, co? Cele, notatki, aha. Otworzyć dziennik, to możesz przeglądać cele misji, wybrać, które mają być śledzone, a także czytać wskazówki do misji, informacje o twoim sprzęcie oraz zarządzać swoimi mocami nadnaturalnymi, czyli są moce nadnaturalne. No coś słyszałem o tym także. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than the two men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Mhm, no spoko. Nie byle była chostka, co? Bomba zegarowa, rozumiem, że jest w tym sejfie. Nie wiem dlaczego jak trzymam kontrol, to się takie rzeczy robią, ale dobra, spoko. Chowa broni trzyma. A, bo on guard. A dobra, no dobra, obczajam już. Butelka wina nieś. Butelki można nosić. Tutaj ja tak, ale wiecie, się za monetami staram rozglądać, bo zapewne mi się prędzej czy później przydadzą. Co tutaj jest? Próby zdolności. Przeczytaj. Urywek książki o zatorycznych praktykach kongregacji. Dobra. Nie wiem, czy to mnie czegoś uczy, czy nie. Ale spoko. Dobra, rozumiem, że musimy opuścić teraz to miejsce. Ja będę szedł jednak w kucki póki co. Nie wiem dlaczego, ale tak się czuję pewniej. A ktoś tam wylazł. Znaczy poszedł sobie tam. No, oni się tu rozejdą i będą stali jakoś, czy? Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance. You're such a chore. Może te komunikaty, kurwa. Po co one tu są? Nie wiem, tych może sobie uda mi się tak po prostu może ominąć. No, ten się tu nie jopi. Może sobie przejdę tak po prostu za nimi. Gdzieś tam łazi, zgląda sobie. Gdzieś ty tam, panie Kajrzej, pan tam polas, no. Szkoda, że tu nie mam podglądu, jak przeciwnicy łażą, ale... A jak mamy mieć moce nadnaturalne, to możliwe, że tak będzie, nie? Kurwa, znowu ten komunikat. Co ja sobie puszczę quick save'a? O, pięknie. Tak, tutaj jest bąbel, tam jest bąbel, ja miś tam do przodu, co? To ostro do przodu. Czy on tutaj będzie tak tylko stał? Oto jest moje pytanie w tym momencie.
Aha, on sobie poszedł tam, ten sobie stoi tutaj tak obrócony, ja mogę tutaj łazić za tymi kurwa osłonkami, nie? Dobra, tamten mnie chyba nie widzi. Za to ten mnie może zauważyć. Jak tu będzie las, kurwa, Gamon 1. Też nie, może mnie nie zauważy, co? Moi drodzy, to nic nie było, to był tylko wiatr. Dobra, ten stwierdził, że nic tu nie ma. Aha, bo tam, oni tam są za tymi drzwiami, co? Dobra, żeby on się tylko nie zaalarmował jakoś, co? On jest gdzieś tam ogólnie. Aha, on sobie tam łazi. A to jest ten bąbel, co tu był, czy? Czy jakiś inny bąbel? Oto jest pytanie me. Ale przynajmniej sobie tego gościa widzicie. Ładnie, żem się go pozbył. To rozumiem, że mogę też wejść, co? Poczekałbym, aż on zacznie iść w drugą stronę. Czy tam w lewo. Wtedy sobie drzwi otworzymy. Okej. Okay. Nie, raczej go nie muszę nigdzie nosić, także... Puszka pasztetu, puszka pasztetu... Nie macie tu pieniędzy? Pieniądze mogę zbierać. A nie, tu wszędzie puszka pasztetu. O, pociski. No spoko. Tam sobie jeden bąbel łazi, co? Tylko pytanie, jak on sobie łazi? On sobie tutaj dochodzi. Hey, you always amuse me. Dobra, gościa sobie wrzucimy tu. Rzuć? Znaczy upuść w sumie, no. Teraz gdzie jest ten drugi bąbel? Aha, on tam dopiero dolazł. Kurwa, czy on idzie tu na dół? Nie. Się strasznie czaję w tej grze póki co, ale wiecie, na razie się w niej nie ogarniam i nie wiem, co tu się dzieje, nie? Dobra, koleś podszedł tam. Co, ja puszczę quick save. Wiecie co, chciałbym, aż on podejdzie tu na lewo. O właśnie. Ja się gdzieś teraz z nim mijam. I proszę bardzo, poszedł nyny. Ograb. Pociski, eliksiry. Coś tu jeszcze? Mamy jakiś przełącznik ogólnie.
Rozumiem, że to zamyka te drzwi, co? To tak na moją korzyść pewnie. Będzie mi łatwiej spierdalać. Jezu, jak kontrol wcisnąłem, nie wiem po co. Bo wiecie co, kontrolem chcę wstać cały czas, a to jest pod C niestety. No dobra, podłóżmy ten ładunek. Trzeba będzie spierdalać, co? Mogę wejść do śmietnika. Mogę się tu schować. Dobra. Aha, tam mam skocz, co? Już. Spokojnie, chłopaki. Nie chciałem płynąć. Widzę, że mam dość dużo powietrza. No zauważyli mnie, może nie chciałem tego, ale... Ale im się to udało, nie? No, mamy wejście do kanałów. Czy oni są w tych kanałach, czy nie? Dobra, tu na razie chyba nikogo nie ma. Nie no, przejść do kanałów, nie będę zostawał w jakimś więzieniu przecież, nie? Znaczy pewnie gra daje możliwość zostania w więzieniu, bo można sobie coś było jeszcze przeszukać. No dobra, uciekliśmy. Także też sobie zakończymy tutaj ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że seria wam się spodoba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos!